Dzień dobry, a teraz będzie hit. A dokładnie to temat szósty z drugiego rozdziału. Jest to powojenna odbudowa zachodniej Europy i kwestia niemiecka. Oglądamy. Jak zapewne pamiętacie, po 8 klasie Niemcy były podzielone na 4 strefy okupacyjne. Austria była podzielona na 4 strefy okupacyjne i podobnie było ze stolicami, czyli Berlin swoje 4 strefy, no i Wiedeń swoje 4 strefy okupacyjne. My skupimy się głównie na sprawie niemieckiej, a dokładnie to kwestii niemieckiej. Ponieważ te 4 strefy to były strefy pomiędzy Francuzami, Brytyjczykami, Amerykanami oraz Sowietami. Ustalono zasadę 4D, która miała obowiązywać w państwie niemieckim i to będzie przede wszystkim demilitaryzacja, czyli rozbrojenie tak naprawdę Niemiec, żeby nie mogli się zbyt szybko podnieść, jakby myśleli o kolejnej wojnie światowej. Denazyfikacja, czyli usunięcie wszystkich generalnie nazistowskich organizacji, które będą w jakiś sposób miały wpływać na, no, śmiało można powiedzieć, że rozwijające się Niemcy, czyli Zero Gestapo, Zero SS, czy jakichś innych organizacji związanych z nazistami. Następnie dekartelizacja, czyli demonopolizacja. Chodzi o to, że jakby gospodarka niemiecka była podzielona na kartele, które miały monopol w konkretnej sferze przemysłowej. Teraz trzeba będzie to bardziej sprywatyzować, podzielić na kilka mniejszych firm, które będą mogły samodzielnie funkcjonować. No i ostatnia literka D to demokratyzacja. Czyli ważne będzie to, żeby tam była demokracja. Czy są wszyscy zadowoleni, czy nie, no to już jest jakby pomniejszym problemem. Więc demokratyzacja jest czwartą literką D. Można sobie zadać pytanie, dlaczego generalnie ta denazyfikacja powinna w ogóle obowiązywać? Przecież Niemcy wiedzieli, że to jest złe. No, to już nie wiedzieli. Amerykanie w swojej strefie okupacyjnej zrobili taką ankietę, wręcz zapytali ludzi, czy Hitler robił źle, zabijając Żydów i próbując wyeliminować Słowian. Oni odpowiedzieli w ponad 60%, że to nie było nic złego. To było dla bezpieczeństwa narodu niemieckiego. Tak jakby te dwie nacje, właśnie te dwie grupy etniczne, można powiedzieć, w czymkolwiek Niemcom zagrażały. I zapytali też o to, czy słuszne było wysuwanie roszczeń terytorialnych wobec państw ościennych i znowu odpowiedzieli, że tak, jak najbardziej tak, bo trzeba było te Niemcy szybko rozwijać, a Polacy, w ogóle Słowianie, jako sąsiedzi niemieccy, bardzo mocno tych Niemców w tym ograniczali. Także po to była między innymi ta denazyfikacja. Te poglądy były bardzo głęboko zakorzenione w Niemczech. No, umówmy się, no to trwało przynajmniej kilkanaście lat, więc przynajmniej jedno pokolenie już wiedziało, że jest to czymś dobrym. No, ale dobra, idziemy sobie dalej do tych Niemiec, bo tam kwestie jakby powojennych partii też będą miały bardzo duże znaczenie. Ale to nie było takie proste, ponieważ strefa sowiecka miała jedną rzecz do zrobienia, czyli grabieże, gwałty, wszystko, co wiązało się z upodleniem tamtejszej ludności. No a z kolei, a jeszcze mało tego, ci ludzie mieli walczyć każdego dnia o przetrwanie, bo z żywnością też było ciężko. W strefie francuskiej, brytyjskiej i amerykańskiej było już o niebo lepiej, ponieważ tam ludzie, znaczy próbowano tak naprawdę ludzi przekonać do demokracji. Pojawiły się partie i tutaj największą taką partią będzie CDU, czyli Chrześcijańska Demokracja, która będzie, no, miała dużo do powiedzenia w połączonych strefach, o których za chwilkę sobie będziemy mówili. Dlatego też nie ma co się dziwić, jak dojdziemy sobie za parę minut do tego, że ludzie z NRD będą uciekać do RFN. No, będzie ku temu odpowiedni powód. No ale zanim to RFN, NRD powstało, to parę wydarzeń miało miejsce. Początkowo jakby wszyscy czterej sojusznicy mieli taką sojuszniczą Radę Kontroli, która miała wspólnie ogarniać tereny okupowane, każdą strefę i jakby współpracować ze sobą. Jednak jak już Sowieci szli w jednym kierunku, to Amerykanie i Brytyjczycy uznali, że należy połączyć dwie strefy w jedną i robić pierwsze kroki ku zjednoczeniu państwa niemieckiego. Sowietom było to troszeczkę nie na rękę, dlatego też no, nie byli tym zainteresowani. I tak powstaje Bizonia, czyli połączona strefa brytyjska i amerykańska. Wprowadzono tam jedną walutę, jednolitą walutę, czyli markę niemiecką, co miało się wiązać z tym, że Stalin będzie bardzo mocno niezadowolony. Bizonia powstaje w 1947 roku, a w 1948 roku mamy już pierwszy kryzys berliński. To wiązało się z tym, że Stalin odpowiedział dosyć brutalnie na połączenie tych dwóch stref
i zarządził blokadę Berlina. Berlina Zachodniego, bo ten Berlin podzielony na strefy okupacyjne, przypominam jeszcze raz. I dochodzi do sytuacji, w której 2,5 miliona ludzi było odciętych od prądu, od dostaw wody, od wszystkiego właściwie, nawet opału nie mogli kupić. Stalin chciał w ten sposób zaszantażować aliantów zachodnich i pokazać im miejsce w szeregu. Ale jak się okazuje, no było to nieskuteczne, ponieważ po roku Stalin znosi tą blokadę Berlina, bo Brytyjczycy i Amerykanie zorganizowali most powietrzny, wykonywali no, dosyć dużą ilość lotów, które dostarczały ludziom żywność, opał, wodę, lekarstwa, ubrania, no wszystko, żeby można było w jakiś sposób tutaj im, nie wiem, polepszyć troszeczkę i tak już ciężkie życie w tym Berlinie Zachodnim. Także kryzys berliński zakończył się w 1949 roku i było to spowodowane w sumie to kilkoma czynnikami. Generalnie było to związane z tym, że w kwietniu powstaje na pewno NATO. Być może tutaj Stalin leciutko popuścił, ale no, to na pewno nie zmierzało do tego, że oni się dogadają, ponieważ niedługo później, w 1949 roku, do strefy Bizonii dołącza strefa francuska, tworząc Trizonię, czyli potrójną strefę, i tam po prostu stworzono wybory, pojawiła się konstytucja i w ten sposób we wrześniu 1949 roku powstaje RFN, czyli Republika Federalna Niemiec. Na czele będzie partia CDU, wspomniana przede mnie wcześniej, czyli Chrześcijańska Demokracja, na czele z kanclerzem Konradem Adenauerem. Stalin nie mógł pozostać dłużny i w odpowiedzi w październiku 1949 roku powstaje NRD, czyli Niemiecka Republika Demokratyczna, w nazwie jest tylko demokratyczna. Na czele państwa stanie partia SED, Socjalistyczna Partia Jedności Niemiec. No, ładnie brzmi. Komunistyczna w nazwie nie występuje, więc generalnie można byłoby cieszyć się tym, że będziemy mieli wolność. Nie, ale komunistów w partii będzie dużo, więc tutaj nic takiego się nie wydarzy. Nawet działania Amerykanów tutaj niewiele dały, w związku z tym no, możemy opuścić już okupacyjne Niemcy, skoro są już podzielone na dwie części. Idziemy sobie do planu Marshalla. George Marshall to był sekretarz stanu w USA, który oczywiście w porozumieniu z ówczesnym prezydentem Harrym Trumanem wypuścił w świat właściwie plan Marshalla, czyli plan odbudowy Europy. Chodziło o to, że będą to pożyczki, dostawy żywności, przemysłu i tak dalej, które mają pomóc Europie w odbudowie. Tylko że musimy wiedzieć, że to nie jest tak, że ci Amerykanie są tacy dobrzy dla nas, że oni nas kochają. Ja już o tym wspominałem na lekcjach poprzednich, że Amerykanie wiedzą, że Europa jest ich głównym rynkiem zbytu. Jak tutaj będą zniszczenia, to nikt od nich towaru nie kupi. A jak nie kupi, to nie będzie zarobku. Więc najpierw im pomożemy się odbudować, teoretycznie na wpół darmo, a później i tak będą nas kupować. Więc no, działanie było już od dawien dawna zamierzone i miało pomóc państwom, które będą no, najbardziej cierpiały w wyniku II wojny światowej. Żeby to wszystko jakby koordynować, powołano specjalnie Organizację Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. To nie jest EWG, to jest zupełnie coś innego. To będziemy mówili sobie o organizacji, która miała koordynować w jakiś sposób te pieniądze, miliardy dolarów, bo było to 13,5 miliarda, a dzisiaj to jest o wiele więcej, bo na dzisiejszy przelicznik to będzie ponad 400 miliardów, tak mniej więcej, dolarów oczywiście, będzie transportowane do krajów, które mają tą pomoc otrzymać. Pierwotnie no, jednym z państw była też Polska, ale Stalin uznał, że no, nie będziemy niczego brali od żadnego Marshalla, mamy swoje własne działania, powołano Kominform, który będzie w tym momencie koordynował gospodarkę w tych państwach, no ale ten Kominform nie zrobi tego, co dolary amerykańskie. Ponieważ już pierwotnie pieniądze były przekazane do 16 państw, to one wchodziły w ten skład i to one koordynowały to, w jaki sposób te pieniądze będą przepływać. I pierwotne założenia były takie, że no, pomału, pomału, ale ta gospodarka się odbuduje. Ale oczekiwania były większe i wcale one nie były złudne, ponieważ bardzo szybko kraje zaczęły się odbudowywać ze zniszczeń wojennych i to będzie wiązało się z tym, że no, Amerykanie pierwotny plan zrealizują. Bo rynki odbudują się w Europie i będą kupować od Amerykanów ich towary, ich produkcje, co zacieśni współpracę między USA a Europą Zachodnią. Tu musimy pamiętać o tym, że Europa może ze sobą współpracować i to będzie pierwszy krok ku integracji europejskiej. Później z tego tytułu będą powstawały plany takich powiedzmy, że integracji już polityczno-gospodarczych, o czym też będziemy sobie jeszcze mówili później, znaczy w sensie na innej lekcji. I to będzie wiązało się z dużą ilością przepływu surowców, które będą przez kraje europejskie przechodzić, aż w końcu będziemy mieli EWWS, EWG, czy też Euratom, które finalnie będą miały no, tą europejską gospodarkę bardzo szybko odbudować i wysunąć jako priorytet. Ale to w swoim czasie. I na koniec idziemy sobie do RFN-u, musimy do niego wrócić, ponieważ w latach 50-tych, 60-tych wydarzył się tam
niemiecki cud gospodarczy. Ludwik Erhard, który był no, politykiem chrześcijańskiej demokracji, później też kanclerzem już po odejściu Adenauera z tego urzędu, doprowadzi do tego, że no, trzeba się cofnąć od całkowitego kontrolowania gospodarki przez państwo, żeby odchodzić w bardzo szybkim stopniu od tej gospodarki centralnie planowanej, centralnie sterowanej i umożliwić ludziom rozwój. To doprowadziło do tego, że bezrobocie na początku lat 60. spadło poniżej 1%. To wiązało się z tym, że pojawił się konsumpcyjny styl życia. A to wiąże się z tym z kolei, że ludzie zaczęli kupować, pieniądze wrzucać do sklepu. Te były ciągle w obiegu i będzie się to wiązało z tym, że Niemcy wyprzedzą swoją właściwie gospodarką, między innymi Francję, Wielką Brytanię, więc stąd niemiecki cud gospodarczy. No i to jest koniec tego tematu. Dziękuję i do widzenia.